Cześć ziomalki, cześć, kurczę, no bardzo jestem zadowolony, że kolejny filmik mogę dla was zrobić. Cieszę się, że robię dla was filmasy. Świecę koszulką rockdayową, kurde, patrzcie, lubię szpanować koszulką na mieście. Ale dobra, nieważne. Zespół The 69 Eyes, utwór Brandon Lee, to jest jeden z takich utworów, który też bardzo dawno temu obejrzałem, chyba nawet na YouTubie jakiś ten teledysk, zresztą, no nie wiem, czy nawet wtedy YouTube był, jak to było, zresztą to kawałek dosyć stary jest. Bardzo mi się on spodobał i to jest taki, no wiecie, ja robię też takie utwory, dlatego takie też utwory, które po prostu ja lubię, w sensie kiedyś usłyszałem, to siedzi w głowie, no i też pomyślałem, że chętnie właśnie się z wami podzielę, bo to wiadomo, teraz wałkują nas, prawda, tymi różnymi popowymi kawałkami, różnymi takimi, no nieraz jednak syfami, mimo wszystko, pokasowe czy jakieś takie inne, prawda, takie utwory. No oczywiście nie chcę tutaj nikogo krytykować, ale niektóre rzeczy są żałosne. Ale specjalnie to robię, że daję takie utwory, które są mniej popularne, no, zależy w jakim kręgu, prawda. No, fan The 69 Eyes to na pewno powiesz, że jak to, kurczę, to oczywiście, że to jest utwór The Beściak, prawda? A ktoś, to w ogóle się taką muzyką nie zajmuje, no to powie, że w ogóle nie ma pojęcia, co chodzi, nie? Także dobra, zacznijmy grać ten kawałek. On jest bardzo, bardzo zacny, że tak powiem. Także gitary w dłoń i działamy. Dobra, także wróćmy teraz do od samego początku. No to właściwie intro to jest dosyć proste. Ja tutaj uderzam właśnie na tłumionej strunie.
No to można byłoby na normalnej. No, także można by to tak próbować właściwie na... Ja uderzam właśnie tylko w dół. Tak, bo te dźwięki są wtedy idealnie takie... z taką samą jakby głośnością też uderzane, prawda? Jakbym miał na przemian... W ten sposób to brzmi, więc możecie spróbować uderzać w dół, aczkolwiek to troszeczkę może jest, no, bo to jest akurat na tyle dobre tempo, że właściwie nie trzeba specjalnie, prawda, bo gdyby było tak... No, prawda, to wtedy oczywiście, że musimy na przemian uderzać. Więc tak tutaj wygląda to intro. No później ten motyw, akurat ja gram znowu tę gitarę bardziej właśnie tą melodyczną. Tam jest fajny motyw już w trakcie. 7, 7, 6, 4. On się tutaj ten motyw powtarza. No później, no to później wiadomo, znowu po tym motywie gramy ten... Aha, bo ominąłem jedną rzecz przecież. Ominąłem ten motyw, co tutaj gramy, do... Oczywiście ten motyw jest bardzo fajny. To trzeba go sobie w tabach ładnie wyhaczyć. W każdym razie, no zasada tutaj, właściwie nie ma co tutaj więcej tłumaczyć. Zasada jest oczywiście tego typu, że każdy palec ma swój próg. Nie gramy jednym palcem, prawda? Nie gramy tylko jednym, czy tylko wskazującym. Jeśli mamy tutaj 5-4-0-2, prawda? 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1 na tych wymienionych progach. I to się tyczy wszystkich strun, na których się poruszamy. No to jest jakby oczywiste. Tak samo jak tutaj mamy 7, 7, 6, 4. To oczywiście, że gramy 4, 3, 1, a nie... Poza tym wtedy byłoby niepotrzebne jeszcze jakieś slajdy słychać. A tak to każdy z nich można stłumić. No i to właściwie te motywy są... to właściwie jest wszystko, co tu mamy w tym utworze. Później tam się powtarza ten motyw, taki interlud, to można powiedzieć, czyli ten, prawda? Także to tak to wtedy... w tej piosence leci. No generalnie powiem wam, że piosenka jest naprawdę piękna. Jeśli macie jakieś wątpy, jakieś problemy, czy jakieś cokolwiek, to oczywiście walcie do mnie jak w dym, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, kogo mam pozdrowić, jakie następne numery. No i w ogóle lofciam was i uwielbiam po prostu. No. Dzięki, że mnie oglądacie. Papatki!